Dzień dobry, witam w środę 16 stycznia. Z tej strony Michał Fibonacci Team. Wykres euro-dolara na interwale H4, tutaj na początku nieco szersza perspektywa. Chciałem pokazać tą linię trendu, jaką wyznaczyłem od właściwie tutaj początku czy połowy listopada. I tutaj ten przystanek na 50. Zbytnio bym nie przywiązywał do niego uwagi i bardziej lokalnie będziemy chcieli go wykorzystać. Natomiast tu z szerszej perspektywy bardziej interesował mnie współczynnik 6,18, który właśnie mniej więcej pokrywałby się nam tutaj z kolejnym popytem wynikającym też z przebiegu linii trendu. Dodatkowo jeszcze największa korekta spadkowa podczas tych wzrostów to jest ta fala. I szukając tutaj tej równości też takiej szerokiej, mniej więcej w te okolice 1,1360, 1,1350 powiedzmy, wiązałoby się tutaj to nam z taką strefą popytową z perspektywy bardziej średnioterminowej, tak? To wcześniej też jakieś reakcje się pojawiały, mieliśmy dwa dołki w tych okolicach, także dosyć ciekawie technicznie to wygląda w szerszej perspektywie, natomiast schodzimy też na mniejszy TF, co bardziej lokalnie by nas interesowało, mianowicie korzystając z tej korekty, największej korekty w tej fali spadkowej całej. Szukamy podłączenia się właśnie do kierunku jeszcze spadkowego ze względu właśnie na ten scenariusz z pogłębieniem tych jeszcze spadków i z tymi poziomami wsparcia jeszcze niżej. A więc szukamy jakiegoś motywu do zagrania, podłączenia się do tych spadków. Jednym z takich motywów może być górna podstawa tego overbalance i to by był poziom 1,14, 37, 38. Jeżeli rynek nam by jeszcze tutaj pogłębił tą korektę, myślę, że może być to motyw do rozegrania podczas dzisiejszej sesji amerykańskiej.